Pierwszy był Marsz Milczenia w hołdzie ofiarom wypadków samochodowych. Kolejny, trochę weselszy, w rytmie disco polo. Wczoraj Suwalczanie po raz trzeci protestowali w sprawie budowy obwodnicy, tym razem na Sportowo. Biegi, konkursy dla najmłodszych, ping-pong i minigolf to atrakcje, jakie towarzyszyły wczorajszemu protestowi w sprawie budowy obwodnicy. Dzisiaj robimy taką czynną blokadę, taką sportową i prawdę mówiąc, to liczyliśmy na to, że i to się potwierdza, że będzie młodzież biegała na różnych dystansach, że będą tutaj jakieś gry zręcznościowe, że urządzimy może turniej tenisa stołowego, może unihokej zostanie zaprezentowany. To piknik sportowy to ma raczej taki charakter. A przy okazji, jeśli ktoś jest, a trochę jest ludzi, to bardzo dobrze. Tym razem Społeczny Komitet Wspierania Obwodnicy Suwałk uznał, że na trasie blokady będzie kolorowo i sportowo. W tym celu zamknięto ruch na dwóch skrzyżowaniach ulicy Armii Krajowej, Zreja i Pułaskiego. Na ulicy Reja do 14, a tutaj do 16. Na ulicy Reja do 14, żeby ułatwić życie kierowcom policji, która musi objazdów szukać. I w ten sposób dajemy pozytywny sygnał do ministerstwa, które apelowało o złagodzenie warunków tej blokady. Idziemy na to. Wczorajszy protest zrobił wrażenie na władzach centralnych, co widać po komunikacie, jaki resort transportu wysłał do mediów, wojewody i suwalskiego ratusza. Rzecznik ministerstwa zapewnia, że suwalska obwodnica jest jednym z najważniejszych projektów drogowych w Polsce. Wciąż jednak to tylko obietnica. Takiej pewności stuprocentowej oczywiście na dzień dzisiejszy nie ma. Powoli przybliżamy się do tych pozytywnych rozstrzygnięć, decyzji o budowie naszej obwodnicy. Trwają przygotowania, jest opracowywana dokumentacja, projekt techniczny. Natomiast ciągle nie mamy informacji, z jakich środków finansowych będzie realizowana ta obwodnica. I ta decyzja już miała być, ale przedłuża się kwestia dotycząca funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. A wobec tego, że ciągle docierają do nas jakieś niepokojące informacje o kolejnych załącznikach, które rząd przygotowuje, i to mowa jest o załączniku numer 6, gdzie są umiejscowione obwodnice, tylko obwodnice, te, które będą realizowane na najbliższych okresie czasu. I również dochodzą do nas takie niepokojące informacje, że są zakusy, żeby z tego załącznika właśnie wykreślić naszą obwodnicę. Musi być pokazany dokument, gdzie będzie wpisana budowa suwalskiej obwodnicy i w oparciu o jakieś środki finansowe. Tego dokumentu dzisiaj nie ma. Prawdopodobnie on gdzieś tam jesienią może ujrzeć światło dzienne. Chciałby się powiedzieć, żeby to stało się jak najszybciej. Nie? Natomiast no, póki nikt nie zatwierdził jakiegoś programu, a tylko trwa opracowanie dokumentacji, no to jest taka niepewność tutaj w społeczeństwie naszego miasta. Dla mieszkańców Suwałk obietnice niestety nie wystarczą. Podkreślają, że jesteśmy miastem tranzytowym, przez które w ciągu dnia przejeżdża kilka tysięcy tirów. To jest kpina, żeby przez te lata obwodnicy Suwałki nie miały. Budują gdzieś tam na Bargłowie, kiedy mieszkańcy tego nie chcą, a w Suwałkach każdy chce i nie można nic załatwić. No się to należy. No co tutaj dodać, no, mało mieszkańców, jest chociaż pogoda dopisała. No chcemy, żeby w końcu ona była, nie? Jeżeli nie dla nas, to dla naszych dzieci. A dzieci z suwalskich podstawówek też wczoraj protestowały, bo dla najmłodszych obwodnica również jest ważna. Chcieliśmy, żeby w naszym mieście była obwodnica. A dlaczego ona jest potrzebna? Co tutaj przeszkadza? Tir przejeżdżający przez miasto i zrobić obwodnicę, żeby omijały Suwałki. Niestety, obwodnicy nie ma nawet na papierze, a dzieciom po blokadzie zostanie na pamiątkę tylko dyplom. Starsi mieszkańcy Suwałk są jednak bezwzględni. Obwodnica musi powstać. A to mamy kałaszniki kupić, czy iść na Warszawę? No nie, niekoniecznie, nie to miałam na myśli. A my mamy już to na myśli, już nam tylko to zostało, jeżeli te protesty nie przyniosą skutku. Jaki jest dalszy plan? Nie wiem, no zmiana rządu. Już spadły im słupki i będzie nareszcie może ktoś rządził, kogo będzie Polska obchodzić. Bo sprawa dotyczy wszystkich mieszkańców, a ci są zdeterminowani. Wczoraj jako pierwsi na blokadę wyszli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Kalina, którym hałas i kurz tirów przeszkadza w spokojnym życiu w ośrodku. Suwalczanie w sprawie obwodnicy są nieugięci. Jeżeli będzie potrzebny czwarty, to będzie czwarty oczywiście, ale mam nadzieję, że nie. Powołując się na pismo, które wczoraj dotarło do mediów i do nas, można powiedzieć, że hurra, jesteśmy w domu, 2017 rok i jest to obwodnica, ale
Jakby tu powiedzieć, ja już parę lat przeżyłem, parę obietnic też przeżyłem i niestety te obietnice wcześniej składane przez osoby wyższe rangi, bo nawet wicepremier kiedyś publicznie obiecał obwodnicę Suwałkom łącznie z obwodnicą Augustowa, więc to po prostu nie wypaliło. I teraz, dopóki nie będziemy mieli rzeczywistego potwierdzenia, dokumentu, oficjalnego dokumentu podpisanego przez poważną osobę w randze ministra na przykład, to do tego momentu nie będziemy spokojni i co pewien czas będziemy się upominać o naszą obwodnicę, organizować protesty. Resort transportu nie wyklucza, że białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie gotowy z wnioskiem o zezwolenie na budowę drogi już późną jesienią tego roku. Wtedy obwodnica Suwałk ma szansę powstać w latach 2015-2017. Ferrari, Aston Martin, Lamborghini to auta, o których marzy nie jeden człowiek. Dziś te i inne motoryzacyjne marzenia można było zobaczyć na suwalskich ulicach. Poruszali się nimi raperzy, sportowcy i wiele gwiazd światowego formatu w ramach 15. edycji Międzynarodowego Rajdu Samochodowego. Uczestnicy wystartowali z Kopenhagi i przez Sztokholm, Helsinki, Sankt Petersburg, Tallinn, Rygę i Wilno dotarli dziś do Suwałk. Mogliśmy podziwiać takie motoryzacyjne perełki jak Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, Aston Martin czy McLaren. Jedna z ekip przygotowała nawet Batmobil. Po przejeździe przez Suwałki udali się do Warszawy na plac Piłsudskiego, gdzie wieczorem zaprezentują swoje auta. Pokaz umiejętności ma dać także skater Tony Hawk. Następni uczestnicy pojawią się m.in. w Krakowie i Wiedniu. Finałem ich trasy jest Monte Carlo, gdzie obejrzą Grand Prix Formuły 1. Suwalski Urząd Miasta podpisał w ostatnim czasie kolejne umowy na remonty dróg. Przybudowane zostaną aż 3 ulice w naszym mieście. Ulica Buczka, która do tej pory była prawie w całości pokryta łatami, a w niektórych miejscach nie miała chodnika, doczeka się całościowej przebudowy. Od ronda krzyżującego się z ulicą 30-lecia PRL do ronda z ulicą Leśną. Tutaj zostaną wykonane całkowicie nowa jakby nawierzchnia ulicy Buczka, zostaną wykonane obustronne chodniki, ścieżka rowerowa, zostanie wykonane również nowe skrzyżowanie typu rondo właśnie na skrzyżowaniu ulicy Buczka z Powstańców Wielkopolskich, które podniesie tam znaczącą bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. No i będzie to zupełnie nowy, zupełnie nowa jakość nadana tej ulicy. Kolejny temat inwestycyjny, którego realizacja rozpocznie się w tym roku, to przebudowa odcinka ulicy Reja do ulicy Armii Krajowej. Tymczasowe rozwiązanie, które jest zastosowane od ronda z ulicą Kowalskiego, zostanie zmienione. W ramach prac, które planujemy rozpocząć w tym roku i na które już umowa została podpisana, zostanie właśnie przedłużona ulica Reja dwupasmowa do ulicy Armii Krajowej i tam powstanie bezpieczne rondo, które będzie tą jezdnię dwupasmową gubiło i dalej w kierunku Jeleniewa już wyprowadzało ruch w formie drogi jednojezdniowej. Trzecia drogowa inwestycja, która jest już zatwierdzona, to przebudowa skrzyżowania ulicy Kościuszki i Dwernickiego. Tu roboty rozpoczną się w przyszłym roku. Tam zostaną dołożone prawoskręty, zostaną dołożone przejścia, takie azyle dla pieszych podnoszące bezpieczeństwo. Znikną również te ohydne sygnalizatory świetlne, które od lat szpecą nasze miasto. I zostaną wykonane oczywiście nowe fragmenty nowych chodników, ścieżki rowerowej, jak również zostaną wymienione słupy oświetlenia ulicznego. Na ulicy Buczka i Reja rozpoczęły się już pomiary geodezyjne pod te inwestycje. Skrzyżowanie Kościuszki i Dwernickiego musi poczekać na swoją kolej do kwietnia przyszłego roku. 90% kosztów tych robót, czyli prawie 13 milionów złotych, pochodzi z funduszów unijnych. Europejski Dzień Bez Samochodu to międzynarodowa kampania ekologiczna obchodzona 22 września, która kończy tydzień zrównoważonego transportu. W Suwałkach ten dzień obchodziliśmy wcześniej, w sobotę 21 września. Z tej okazji przez Suwałki przejechał peleton na czele z prezydentem Łukaszem Kurzyną. Amatorzy dwóch kółek wyruszyli z północy, a ich celem był Park Konstytucji 3 maja.
Dzisiaj również promujemy właśnie poruszanie się tutaj na rowerach w naszym mieście. Cieszę się bardzo, że pogoda nam dopisała, bo były obawy, czy ta pogoda wypali i będzie umożliwi nam realizację tego wydarzenia. W tym roku również promujemy bezpieczne poruszanie się na rowerach, przez to dlatego właśnie rozdaliśmy dzisiaj rowerzystom, które wezmą udział w tej naszej akcji, kaski rowerowe, które właśnie mają zapobiegać urazom na rowerach, bo wiemy, że to poruszanie się na rowerach często wiąże się też jakby z niebezpieczeństwem, szczególnie w mieście. Prezydent podkreślał, że w Suwałkach jest dużo ścieżek rowerowych, jednak wciąż są miejsca, gdzie ich brakuje. Nie brakuje natomiast miłośników jazdy na rowerze, bo przez miasto przejechała grupa kilkuset osób. Często pan jeździ rowerem z synem? Dosyć często. Codziennie do przedszkola praktycznie. I syn też na rowerze? No, Wiktor, odpowiedz. Tak. Codziennie jeździsz? Nie codziennie. Do przedszkola jeździmy? No, codziennie. A umiesz jeździć już na dwóch kółkach? Tak. A czy taka inicjatywa jak dzień tutaj bez samochodu to fajny pomysł? Pewnie, super. Zawsze jakiś tam zryw, nie? Na świeżym powietrzu. A pan często jeździ rowerem? Nie tak często, jakbym chciał. Niestety praca nie pozwala mi na regularne korzystanie z roweru i wypoczywanie w ten sposób. Natomiast jak mam wolną chwilę, to staram się również właśnie na rowerze spędzać. Na uczestników przejazdu czekały na mecie atrakcje. Konkursy, tor przeszkód oraz występy muzyczne. W Suwałkach dzień bez samochodu był organizowany po raz 10. W sobotę do Suwałk dotarła kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która swoją pielgrzymkę po diecezji ełckiej rozpoczęła właśnie w naszym mieście. Obraz Matki Bożej przy suwalskim ratuszu witały tłumy wiernych. W uroczystej procesji obraz został przeniesiony pod pomnik papieża Jana Pawła II. Jest to przede wszystkim okazja, proszę Państwa, do tego, żeby zrobić taki remanent, żeby zrobić pewnego rodzaju taki rachunek sumienia. My mamy być dziećmi. My chcemy być dziećmi, ale my nie potrafimy być dziećmi, bo dziecko to pokorne, bo dziecko to ufne, bo dziecko to te, które kocha, te, które jest niewinne, te, które jest czyste. Nam do pokory, do czystości bardzo daleko. My jesteśmy rozpasani przez współczesność, przez początek XXI wieku. Dlatego też właśnie uczmy się pokory, uczmy się zaufania, uczmy się tego dzieciństwa, tego właśnie dzieciństwa, które jest w nas może w sposób wirtualny, ale niech będzie w sposób realny. I właśnie okazja jest naprawdę wspaniała, by podczas takiej peregrynacji, nawiedzenia z tej wirtuerii przejść do realności. Tam odbyła się uroczysta msza, w której wzięli udział biskupi z całego kraju oraz z zagranicy, władze miasta i regionu. To trzecia peregrynacja obrazu. Po raz pierwszy obraz wędrował w latach 50. Obecna peregrynacja będzie peregrynacją pełną. Wizerunek Matki Bożej odwiedzi wszystkie parafie w Polsce. Hasło, które obraliśmy, to brzmi: Mario, bądź nam przewodniczką w wierze, bo ona sama jest bardzo mocna w tym zaufaniu Panu Bogu. Chcemy się od niej uczyć, bo wiara jest takim fundamentem, na którym potem możemy budować całe życie i osobiste, i rodzinne, i społeczne. Wizyta obrazu przyciągnęła tłumy wiernych, a każdy przybył tu ze szczególnymi intencjami. Ja uważam, że to jest jedno z najważniejszych wydarzeń właśnie, jakie nam się tutaj w Suwałkach przydarzyło, bo po prostu potrzebujemy tego. Każdy z nas właśnie ma takie duchowe odczucie, ma jakieś swoje wewnętrzne potrzeby, że trzeba po prostu z tą Matką Bożą się podzielić i uważam, że to jest bardzo piękne i wspaniałe. Obraz w diecezji ełckiej będzie pielgrzymował do 7 czerwca przyszłego roku.